Hej wszystkim! Siema, z tej strony Pygy i dzisiaj gramy w drugą sesję w Resident Evil 7. Jej! Woo! Więc no, co tam u was słychać? Mam nadzieję, że wszystko jest git, że wszystko jest okej, ponieważ no, u mnie mogłoby być lepiej, więc no, mam nadzieję, że w tej sesji mój głos nie będzie aż tak bardzo trzeszczący jak podczas pierwszej, ponieważ oh my fucking god, to było naprawdę coś okropnego miejscami. Jednak no, coś tam porobiłem w ustawieniach, mam nadzieję jednak, że to, bo to chyba jest spowodowane było tym, że no, komp ciągnął trochę za dużo i no, mimo tego, że audio w grze było idealnie, to audio moje nie było i mnie to trochę zdenerwowało, ale całe szczęście już chyba powinno być ok, bo testowałem i wyszło z moich testów, że jest git. Mam nadzieję, że kurde w praktyce tak będzie, jak nie to chyba się zabije. O właśnie, wytrych. Czy ja chyba powinienem mieć wytrych jeszcze, bo pamiętam, że schowałem jeden. Jej! Ja mam dobrą pamięć czasami do niektórych rzeczy. Twierać, policja! Hell yeah, naboje do strzelby! O mój Boże, to mi się teraz przyda. Powinienem jeszcze healing ze sobą wziąć, jeżeli mam. A wydaje mi się, że już chyba nie mam, więc będzie zjebanie. Mam zioło i nie mam już żadnych chemikaliów. Dobra, whatever. Ponieważ tam, gdzie teraz pójdziemy, będzie ssać i to mocno. Będzie bardzo bolesna, bolesne przechodzenie gry. My fucking god. Tutaj pamiętam, że kiedyś ten, chyba w którymś momencie babcia się pojawia. Rosalia kiepska, więc trzeba uważać na nią. No tak naprawdę to nie, bo ona niczego nie robi nam, ale no. Kto wie, może kogoś przestraszy czy coś. Ach, to będzie ssać. To będzie do dupy, ja nie chcę. Tam chyba jest 5 pryszczy do wyciśnięcia. I weź kurde je wszystkie wyciśnij, nie? W jednym miejscu. Z jednej strony dobrą taktyką tutaj chyba byłoby po prostu biec przed siebie, ale one kurwa jednak są postaciami cielesnymi, więc przez nie przebiec nie można, więc trzeba będzie rozwalić parę. Tędy? Nie. Tędy! Oh my fucking god! No, no, no! I don't wanna be here! A właśnie najgorsze jest to, że nie można ich w żaden sposób, no, odciągnąć od tego miejsca, bo jak kurde podejdziesz 50 metrów stąd, to one się kurde wtapiają w ziemię i się respią tu z powrotem. Chwila, czy... Fuck. Myślałem, że tutaj coś przez tekstury przechodziło, ale nie wiem, pazur jakiegoś pryszcza, ale całe szczęście nie. Chemikalia, mogłem ze sobą... Witam pana! I tam jest chyba z 5! Wypierdalaj! Woo! Dobra, jeden załatwiony. What the fuck, my god! Dobra, chcesz kurwa ze mną się bić? Szmato pierdolona, to chodź! Wiem, obrona L2! I tak tego nie zapamiętam. Won! Woo! Ile mam HP? Ała. Teraz powinienem się healnąć? Chociaż nie, w sumie jakich dwóch załatwiłem. Chwila, nie, mam pomysł. Hello! Dobra. Na razie bezpieczny. Dobra. Połącz z chemikaliami. Użyjemy. Pójdę sejwnąć! What the fuck, nie! Ja wolę dmuchać na zimne. Dwóch rozwaliłem, praktycznie żadnej amunicji nie zużyłem, to pieprzyć to. Tak dobrze mi poszło, lepiej tej mojej pasy dobrej nie marnować i pójść sejwnąć.
Tym bardziej, że to kurde 5 sekund drogi stąd. By the way, jak tam ludziska u was leci? Mam nadzieję, że leci jak dzieci, gdy im da się kopa w dupę. Save'nę tu, bo trzeba jednak nowy plik zrobić w razie czego, jakby coś się zjebało. My fucking god. Nawet nim. Nie chcę nic aktualizować, wypierdalaj, nie obchodzi mnie żadne RNET do kurwy nędzy. Niech zgadnę, za każdym razem jak będę zapisywał, to mnie to gówno będzie wyskakiwać, tak? Jesus fucking Christ. Tak, zaktualizuj, zaktualizuj. Nie kurwa, nie chcę teraz niczego aktualizować. Więc no, dzisiejszym sponsorem tej drugiej sesji Resident Evil 7 będą wyskakujące, wkurwiające okienka, które wymagają tego, żeby zaktualizować grę, czy tam konsolę, chyba grę bardziej. Nie chce mi się kurwa pobierać im wiadomo ile gigabajtów danych. A! Get over here! Woo! Jesus fucking Christ, aż tak w życiu mi dobrze nie poszło w tym pierdolonym miejscu. Ktoś wyszczubiał łeb? Headshot. Nie, to te warkoczą te silniki tutaj. Ta machina. Dobra. Jest kolejny. Chodź, szmato. O, i drugi, widzicie? Mówiłem, ile ich jest. Przeładuję teraz. Przyjdę tu. Łap! Bum! Jestem kurde łowca głów! Bójcie się mnie, pryszcze pierdolone! I co? I co? T-bag, skurwysyny! Oh my fucking god, nie mogę w to uwierzyć, że tak mi dobrze tu idzie. Jeszcze kurde dwa naboje do strzelby dostałem. Dobra, ostrożnie. Bo pewnie jakiś debil mnie zaskoczy. O, silne chemikalia. Mogłem zostawić na jedną trawkę, ale zapomniałem, że one tu są. Dobra. O ile dobrze pamiętam, tu był jakiś przedmiot kluczowy? Czy coś? I trzeba było, kurde, biegać nie wiadomo co, żeby tylko od tych skurwysynów uciec? Kurde, kółka zapierdalałem, pamiętam, chyba po mojej siódmej czy ósmej śmierci tu? Ale nie, wygląda na to, że mogę kurde się zastanowić na spokojnie i pobiegać i zobaczyć co tu jest. Wow! Widzicie? Praktyka czyni mistrza. Najgorszy moment w tej grze według mnie poszedł się. Jej! Poszedł się kochać. I owned them! Kurwa idź! Z deszczu pod rynnę, bo z pierwszego najgorszego momentu w grze będzie zaraz drugi najgorszy moment w grze. Ale to nic, bo pokażę wam coś fajnego w sumie. Za niedługo. Ferdek, kurde, to nie jest mocny full, oddawaj mi mojego pieska! O, pan policjant! Albo Edzio Listonosz. Jak on może pomóc mi w cierpieniu, skoro on jest martwy? A no tak, zombie, ale z drugiej strony tu nie ma zombie. Są tylko jakieś kurde ropniaki. Ale dobra. Z deszczu pod rynnę tutaj też kurwa. Nie dostawałem w piernicz nie wiadomo ile razy, ale w porównaniu do tego, co było przed chwilą, co mi poszło tak dobrze. To będzie tutaj jeszcze. Nie będzie aż tak źle, szczerze mówiąc. Tym bardziej dlatego, że mam pewną taktykę. Ponieważ tak, szykuje nam się boss fight z Ferdkiem. Tak, będę kurde to spoilował, ponieważ będzie się dziać w tej sesji, okej? Więc mogę to zrobić. Ile mam piesiów tak w ogóle już? Mam chyba dwa tylko. Znaczy, no nie, czekaj, mam jednego w skrzyni. I jednego tutaj dostanę. Kurwa idź. Ha ha ha.
O nie, nie chcesz szperać w jego rozporku! A nie, biedny zastępca szeryfa. Powiedział Ethan, patrząc na jego black sarami. Jest jeszcze ciepły. Oh my god, ale ze mnie jest wyrol. Dobra, o. Chemikalia. Czej. Czy tutaj w tym świniaku nie było czegoś? Nie. Czekaj, to tylko i wyłącznie chemikalia? Wait. Wezmę, zmienię moje naboje. Tu chyba było jeszcze miejsce do pozwiedzania. O! 120% Norby. Najpierw masa, potem mięśnie. Jestem jak pudzian, tylko że zamiast napierdalać rękoma, kopię nogą. O, właśnie tutaj są rzeczy do znalezienia. Proch szczelniczy. Powinienem silne chemikalia marnować w sumie z prochem, bo szczerze mówiąc, aż tak bardzo nam tutaj broń się nie przyda. Znak zapytania. Oczywiście, no jeszcze ci, którzy wiedzą, jak ten boss fight będzie przebiegał, będą wiedzieli, o co chodzi, a ci, którzy nie wiedzą, to zaraz zobaczą. Będzie kurde rżnięcie! Dobra. Gotowy? Tak, panie generale. No i oczywiście musiał przyleść Ferdek i spierdolić nam naszą całą zabawę, kurde, z siekiero. I się zaczyna! Masz po mordzie, kurwa, nie trafiłem żadnym moim strzałem. O, nawet nie będę w ciebie celował. Nie jesteś wart zachodu, Ferdek. Kurwa. Panie Ferdku. Ja zawsze wiedziałem, że z pana jest kanalia. Zamknij No tak, zapomniałem o mojej taktyce zajebistej. No przecież. Więc tak, w tej walce. Ta walka jest wciul kurwa trudna, jeżeli nie wiesz, co robisz. Ja całe szczęście wiem, co mam robić. Masz po mordzie! Ale no, do tego za chwilę dojdziemy. Fuck this shit. Strzelam w to. Kurde! Zostaw mnie! To było zjebane. Moja taktyka nie zadziałała. Chodź tutaj, szmato. Masz! Kurwa, ile jeszcze będę musiał na ciebie marnować nabojów, zanim będzie druga faza? Właśnie, piła łańcuchowa. Mówiłem, że będzie rżnięcie! O, nie trafiłeś mnie! Ja będę musiał, kurde, całą mój... Dobra, o, już się zaczyna. Dobra, patrzcie na to, patrzcie na to. Będzie rżnięcie! Bierz to! Dobra, teraz kluczem tej walki jest to, żeby kucać! Masz, Ferdziu. Właśnie, a ja kurde nie kucnąłem. Teraz. A iskry lecą! No chodź, który jest lepszy? O, w ten sposób trzeba robić. Fuck, ale on może też dołem atakować, ale to nic. On też ma insta-killa, by the way, trzeba na niego uważać. Kurwa, odjeb się! Nie, nie! Żadna zabawa!
Wypierdalaj. Teraz! Rżniemy, rąbiemy drewno! Ła! O, będzie kanapka z kebaba! O, Ferdek, ale pojebałeś się! Będzie na kebaba, będzie na kebaba! O, w ten sposób się robi! O, w ten sposób się robi! Moja taktyka działa! Na razie. O! Masz! Oho. Nie, nie jestem jej ojcem! Spierdalaj! Dobra, ostatni heal. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. By the way, pamiętajcie też o workach. Żeby robić tak! I tak! O! Teksańska masakra! Pił łańcuchowo na ćwiartkach 2,5, czy tam gdzie to było. O! Ty debilu, przecież ja tam jestem. O! Oj nie, nie, nie umrę, nie umrę, ty szmato. O! O! Będzie dobry kebab soczysty! Otwieramy kebabownię. Jest! Siusiaku pierdolony! O! Jeszcze żyjesz? Masz! Masz! Obciąłem twoje black salami, skurwysynu, jak ci się to podoba. Widzicie, tak to się robi! Przeżyłem. I czemu moja ręka fapie powietrze? A, wiem czemu, bo piła łańcuchowa pewnie. No, nawet kurwa nie wiecie, ile ja razy padłem na tej pierdolonej walce. Tak, nie wstawaj już. Myślę, że tak mocno cię załatwiłem, że nawet mocny full cię nie wskrzesi. Jej, kill! Zapomniałem, że tu jest. Dobra. Nawet nie wiecie, ile ja razy padłem podczas tej walki. A właśnie kluczem do sukcesu jest kucanie. No i tam, no, uważanie, jak on napierdala tym całym gównem. Czego ja nie zrobiłem. Już miałem sobie w głowie, o, pokażę wam, jak bez hitów rozpierdolę Ferdka. Ale nie, oczywiście nie poszło. No i rżnięcie się skończyło, bo spiłowałem moje narzędzie. Jak miło jest zabić kogoś o poranku. W sumie, która jest godzina? 12, czyli już taki poranek nie jest. Od minuty! Dobra, mam głowę piesia? Wziąłem? A, do, no, wziąłem, dobra. Mogę iść dalej. To teraz mam taki dylemat, bo gdzie ja powinienem teraz iść do cholery? Dobra, pryszcze załatwione, nie muszę się nimi martwić. Uhu! I co mi, Mario? Dobra. Pomyślmy. W sumie powinienem, ta właśnie, pistolet wziąć ze sobą, co ja będę, kurde, bez tego, bez żadnej broni chodził. W takim miejscu zasranym, wszędzie, kurde, gówno Hagrid byłby zadowolony. Ciekawe, jak śmierdzi tutaj, jak Ethan wytrzymuje. Boże, nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. Babka kiepska! Zabiłem Ferdka, nie będzie już kradł renty. Mam nadzieję, że jest pani ze mnie Rosalia zadowolona. I nie będzie oglądania meczów, będzie tylko leciał koziołek matołek w telewizji cały czas. Okej, wezmę drugiego piesia. Gdzie on jest?
No kurwa, czekaj. Czy ja jestem ślepy? Chwila. Jest, niebieska głowa psa. Byłem ślepy. Dobra. It's time to save. Który był dzisiaj? Ten jest dzisiejszy. Tak. W sumie też mam nadzieję, że nie będzie problemu z tym... z tą sesją, z dzieleniem tej sesji, ponieważ z poprzednią miałem taki problem, że hej, chciałeś podzielić we freemake'u? Nie mogłeś, bo ci jakieś errory wyskakiwały. Nie zawsze, ale wyskakiwały i trzeba było nie mogłem podzielić wszystkich czterech, całego jednego filmiku na cztery części, tylko musiałem po jednym. To było bardzo wkurzające, bo to dość długo trwało. Ale no, co ma w sumie sens, jednak 1080p, nie? Jeee, nie mam jednego piesia! Więc no. Gdzie ja mogę znaleźć... To chyba czytałem. Gdzie ja mogę znaleźć drugiego piesia? Czekaj, czekaj. Pomyślmy. Warsztat. Tam jest... Czekaj, czekaj. Może chyba ja powinienem wrócić tam, gdzie ja byłem. Tam dalej, chwila, dobra, zrobimy tak. Taki myk. O! Babka kiepska już poszła Goziołka Matołka oglądać. Widzicie, jaka była zadowolona? Już nie będzie kanali, która będzie jej renty kradła. I wydawała na alkohol. Dobra, jest ta cholerna trzecia głowa psa w sumie. Ale bym się wkurwił, jakby się okazało, że ona gdzieś była, a ja ją przeoczyłem. Let me in! Oczywiście, że mnie nie wpuścicie. Bo nie jesteście dobrymi ludźmi. Dobra, skoro ja tak kurde będę łaził bez celu na razie, to czas ogarnąć jakiś temat do gadaniny, nie? Są na PlayStation 4 darmowe giery do pobrania. Pobierajcie póki możecie. 10, nie, 9 tytułów indie. Więc no, ja je pobrałem i kurwa żaden z nich mnie nie urzekł w żaden sposób. Ups! Ja kurde, zamiast 9 indyków to ja wolę dostać jedną solidną grę, jak na przykład Horizon Zero Dawn, które za niedługo będzie dostępne. Jeszcze w tym miesiącu chyba. Tak, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o mnie i o gry indie, to... moje doświadczenie jest z nimi takie, że często mam na nie wyjebane. Zaraz, czy ja tutaj... Tutaj przecież pan był, gliniarz. Gdzie on się teraz podział? Ferdek go zjadł? No cóż, kebab je kebaba, więc to ma sens. Tak, piesio stąd wzięty. Wydaje mi się, że ja normalnie w tym miejscu miałem trzy piesie już. Jak ja mogę ten klucz węża wziąć ze sobą? Znaczy znaleźć, użyć i ten i tak dalej, bo nie mam zielonego pojęcia. Gdzie on może być? Chuj. Wyjdzie jeszcze pewnie, że podczas tej sesji będę jedyne co robił, to kurde biegał. Chyba, że ofertka będzie czy coś, a ja tego nie wziąłem. No, wracając, nie wiem, dla mnie gry indie nigdy mnie aż tak bardzo nie wow, nie miały tego efektu wow, no nie. Nawet kurde nie wiem dlaczego, pewnie, nie, w sumie zastanawiam się tak i myślę, że chyba wiem, ponieważ to... Dla mnie gry indie to popierdółki, takie na 2-3 godziny i to wszystko, ogrywasz i zapominasz. Przynajmniej z tego co ja ogrywałem, no nie, bo nie było takich, które by... No, których bym zapamiętał i tak dalej. Ja w sumie, no, ja też zbytnio fanem gier AAA też nie jestem. No nie. Ale... Kurwa jego mać. No, ja i też w sumie też wiem, że niski budżet i takie tam. No nie, więc indyki mają prawo być takie niedorobione w sumie. I ten, ale no, ale nie wiem. Ja szczerze mówiąc, ja wolałbym kupić taką porządną jedną gierę niż kurde...
takie popierdółki, nie wiadomo jakie. No bo tak, co tam na tym, na PlayStation teraz darmowe jest? Enter the Gungeon. Nienawidzę roguelike'ów, więc Enter the Gungeon mi nie podpadł. Chociaż próbowałem tam przejść trochę tego, ale no. Roguelike'i to roguelike'i, jebać je. Co tam dalej? The Witness. W sumie ta giera jest całkiem okej, ale mam taki problem, że nie mogę w nią grać, bo chorobę lokomocyjną dostaję od niej. Tak, nie mam zielonego pojęcia skąd. Skąd to się bierze? Ale hej. Co tam dalej? Subnautica, nudy. Thumper. Za trudne, nie podobało mi się. Res Infinite, co chyba ukończyłem, ale na najłatwiejszym poziomie trudności, bo nie chciało mi się na trudniejszym. Co tam dalej? No i w sumie, no nawet reszty nie pamiętam, co tam było. Fuck this shit. Kurwa, dobra, chwila. Zbierz głowę psa z salonu. Czekaj, gdzie jest salon? Główna sala. O, jada. A, już wiem, gdzie jest ten łeb! Już chyba się domyślam. Bo wzięliśmy chyba ten. To od zegara. To wahadło czy coś, no nie? I tam trzeba wpierdolić tam je w salonie do zegara i tam się otworzą drzwi i zdobędziemy łeb psa kolejny. Czekaj, czekaj. Jest wahadło zegara. Lecimy z tym koksem. Ohoho! A myślałem, że będę się pierniczył nie wiadomo skąd. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, ale hej. Teraz już mamy poszlakę, możemy iść dalej. W sumie czemu ja roguelike'ów nie lubię? No bo roguelike'i w swoim designie mają wszystko to, czego nienawidzę najbardziej. Za bardzo polegają na szczęściu. Za każdym razem jak padasz, to zaczynasz od nowa, resetujesz, no nie, cały twój progres. Kurwa, czy oni muszą kosić trawę akurat teraz? Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Jesus! No, i w sumie ja czaję ogarnięcie gry, no nie, bo no, że tam w sensie no, cały czas masz progres, bo robisz się w niej coraz lepszy. Chuj z tego, że się robisz coraz lepszy, jak wystarczy, że ci szczęście nie dopisze, bo wszystko jest generowane losowo za każdym razem. Jeden coś zjebanie się stanie i już po tobie. Nieważne jaki skill, nieważne jaki co, bo dostaniesz po łbie i wszystko i hej, kurwa, i tak zaczynasz od nowa. Ja tego nienawidzę. Ja jak przechodzę gry, to ja chcę widzieć progres jakiś, a nie kurwa cofać się za każdym razem od początku. Kurwa, Enter the Gungeon, ble. Binding of Isaac, ble. Dochodziłem zawsze do tego, do czwartego lochu, czy tam coś mnie zapierdalali. Nieważne jak dobrze mi szło. Co tam jeszcze? Dead Cells było tam do wypróbowania na tym. Na Switchu przez jakiś czas, ale no Dead Cells też mi się nie podobało. No bo kurwa, no, to jest dla mnie strata czasu zaczynanie za każdym razem od nowa, nie? To jest kurde zrąbane, nienawidzę tego. Wiem, że gdzieś tutaj marycha była do znalezienia w krzakach. O! Dobra, starożytna moneta jest nasza. W sumie psychostymulantów powinienem użyć tutaj. Ale mi się nie chce. My God. Dobra. Ta przyczepa jest bezpieczna. Można do niej wejść. Jej, widzicie? Dużo jest tutaj fantów. Ale dobra. Najważniejsze to, co jest najważniejsze, trzeba zrobić. Starożytna moneta, wypierdalaj. Proch strzelniczy i marycha. Weźmy. Chociaż nie, zaraz. Mam chemikalia jakieś? Mam jedne. To zrobię sobie jedną apteczkę w takim razie. Połącz. Dobra, i dwie marychy te schowam. Wezmę monety może. Ponieważ tutaj można je wykorzystać w tym miejscu. Bo tutaj są takie klatki.
O, właśnie, o TO, których można, do których wkłada się monety i otwierają się te fanty i jest git. Więc tak, sterydy zawsze się przydadzą. Stabilizator to jest od celowania, chociaż no, celowanie i tak zjebane jest, więc co ja zrobię? Mocny full. I soczki. Dobra. Czuję się coraz dziwniej. Wkrótce będę jak mama i tata. To wszystko jej wina. Powinnam uciec? Nie, nie mogę. Jeśli się dowie, będzie po mnie. Kobieta, którą sprowadzili, mija coś wie. Gdybym miała surowicę, mogłabym się wyleczyć. Muszę dowiedzieć się więcej. To nie mija, tylko paździochowa. A fuj. Brzydale. Dla nich jest za późno. O, kolejna starożytna moneta. Hell yeah. Magnum, o. Nigdy mi się nie udało Magnuma dostać, bo ja zawsze wydawałem na sterydy i takie typu główienka tutaj monety, a no, nie znalazłem wszystkich, więc hej. Okej. Może to należy do Zoe. Albo do Mariolki. O, Ethan, ty z buczuchu. Ferdek nie byłby zadowolony. Nie wiem, po co mi zepsuty pistolet. To zostało naprawcze. A, dobra, czaję już. Po co mi ten zepsuty pistolet? Więc no, tak jak mówiłem, gdyby Ferdek żył, on z zagrobu widzi na to, że patrzysz na stanik jego córki. Ty gnojku. A ona chyba w pierwszych sezonach kiepskich jest nieletnia, więc. Tak tylko mówię. Żebyś tego nie robił. Dobra, bierzemy sterydy, ponieważ. Najgorsze jest to, że trzeba kurde po jednej monecie wkładać za każdym razem. Ponieważ one nam zwiększają HP. Właśnie, no. I będziemy jak Chris Redfield napierdalać kamulce. I tak. No, maksymalną siłę i maksymalne zdrowie i siłę, chociaż. Nie wiem, co ma wspólnego siła, jak ja będę napierdalał z pistoletu cały czas, nie? A tak czy siak kibel. Sterydów najlepiej używać, gdy ma się mało HP. W sumie mógłbym teraz użyć, bo jestem na żółtym, ale nie chce mi się. Więc tak. Więc sterydy po prostu będę ze sobą nosił. Kurwa! Wiem, że tu Marycha była. Dawać mi moje zioło! Wezmę psychotropy jednak. Fuck this. O, wait! Mariola dzwoni. Marycha, pu. You made it. You're the first I've ever seen make it this far. So what is it you need me to do? Is it gonna help me get out of here? W sumie Mariola, mimo tego, że kiepska, to zawsze była taką postacią bardziej poboczną, nawet nie zawsze się pojawiała w odcinkach kiepskich. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as Mimo, że przeczytałem, powinna wyeliminować z orgazmu to coś. So where is it? If I knew where one was, it'd already be Eee, moje But I oczęta. have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, No, więc tak. then we can get out of here? Główny dom mamy za sobą. The old house is near Teraz trzeba iść tam, gdzie wcześniej byliśmy z kasetą z Miją. I just hope you can handle my mother. Mijasz, mija, kurde jebana! Chciała mnie zabić piłą łańcuchową. Ucięła mi rękę! Czemu miałbym ją teraz, kurde, ratować? Jebać ją. Nie, dobra. Nie mamy kasety, więc whatever. Chociaż myślę, że możemy jakoś znaleźć. Potem. Okej! Okay! Więc tak, ten gówniane miejsce na razie możemy zostawić za sobą. Idziemy w inne. Kurwa, zapomniałem o psychotropach! Mariolka, to przez ciebie!